Cześć kochani, nazywam się Ola Szydłowska i jestem instruktorką tańca. Tańczę od 19 lat, zaczynając od hip-hopu, przez dancehall, a teraz uczę techniki, którą przypuszczam, że wielu z Was nie zna. Jest to twerk. Twerk jest to bardzo dosłownie nauka technik kręcenia pupą. I wbrew pozorom jest to bardzo ciężka sztuka, ponieważ moje tancerki muszą mieć bardzo mocne nogi, brzuch, ręce, no i oczywiście pupę. Dlatego prócz choreografii dodaję również elementy fitnessu do całego treningu. Co najbardziej lubię w mojej pracy? Chyba to, że nigdy nie nazwałam tego pracą. Ja nigdy nie pracuję, ja w ogóle nie chodzę do pracy, ja tylko trenuję, chodzę z dziewczynami na zajęcia. Wszystkie moje mysze absolutnie uwielbiam, bardzo dbam o atmosferę na zajęciach. Chciałabym, żeby wszystkie dziewczyny się znały na treningu, bo dla nich to jest trochę odskocznia od dnia codziennego. U mnie mogą się wyluzować, mogą potańczyć, mogą poznać nowe dziewczyny. Myślę, że to jest chyba największy plus u nas na zajęciach, właśnie ta atmosfera, dlatego że wszystkie się z nami bardzo się lubimy. Dziewczyny poza treningami również się spotykają razem na mieście. To jest chyba dla mnie największa radość. Mam ponad 20 godzin tygodniowo treningu i wiele osób pyta mnie, skąd ja biorę energię. I prócz kosmosu to chyba od tych dziewczyn i to jest jedyna odpowiedź, od dziewczyn. Ja jakbym złego dnia nie miała, jakbym się źle nie czuła, jakbym nie była chora, to przychodzę na salę 5 minut i mam energię do końca dnia, mimo że tych, mówię, z 5-6 godzin dziennie mam zajęć. Także te dziewczyny ładują mi tą energią i mnóstwo radości mi dają. Na szczęście nie było większego problemu z twerkiem w Gorzowie. Właściwie to bardzo szybko mi to poszło i byłam ogromnie zaskoczona. Ja pamiętam swoje pierwsze zajęcia w Gorzowie, w szkole tańca u mojego bardzo dobrego kolegi. I modliłam się, żeby na tych pierwszych zajęciach było chociaż 20 osób. Tak bardzo chciałam już zacząć tańczyć tutaj w Gorzowie. Zrobiłam reklamę na internecie i odezwało się do mnie 120 dziewczyn. 120 dziewczyn, to był ogromny szok, wielka radość, naprawdę. Do dzisiaj się to nie zmienia. Do mnie cały czas dziewczyny piszą, cały czas chcą się zapisywać, ale ja też nie stoję w miejscu, cały czas zmieniam te style, coś dodaję, zmieniam formy zajęć. Wiem, że dla nich przychodzenie tutaj to też jest ogromna radość. W Gorzowie wzięłam się z przypadku, a właściwie trochę z miłości. Poznałam swojego, mam nadzieję, przyszłego męża w Łodzi. On też jest z Jeleniej Góry, ja też pochodzę z Jeleniej Góry, także kawałek stąd. No i tak nas jakoś razem przywiało do tego Gorzowa i mieszkałam się bardzo dobrze i absolutnie nie mam zamiaru się stąd wyprowadzać. Ze względu i na moje tancerki, i na moją pracę w cudzysłowie, i na okolice. Ja w ogóle bardzo lubię Gorzów. Tu jest taki spokój w Gorzowie. Ja wiele Górze nie było takiego spokoju. Tu jakby ludzie się nie spieszą, może to jest moje wrażenie, ale ja cieszę się, że mam takie wrażenie, zostałam tutaj bardzo dobrze przyjęta. Nie miałam żadnych jeszcze nieprzyjemności, poznałam mnóstwo ciepłych ludzi. Na pewno ogromnym plusem jest cała okolica, ilości jezior, lasów. Naprawdę w ogóle się nie nudzę, zawsze wsiadam na rower w wolnej chwili, czy idę na spacer, jest po prostu przepięknie. I na pewno się stąd już nigdzie nie wybieram. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam ogromną nadzieję, że za kilkanaście lat, 100 albo i więcej, będzie mnóstwo takich osób jak ja, które mają swoją pasję i które potrafią się nią dzielić i uszczęśliwiają po prostu tą pasją innych.